Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj będzie o ciągu dalszym sporu, niestety sporu medialnego, między panem Azizem a Federacją KSW. Vlog ten jest też niejako kontynuacją wątku z mojego vloga z 2 czerwca tego roku, w którym to byłem uprzejmy w pewien sposób skrytykować Federację KSW za to, że nie umie podjąć zdecydowanych działań i w momencie, w którym my, Polacy, Polska została w pewien sposób skrzywdzona najbardziej, bo to na zawodach, które odbyły się w Polsce, zawodnik wchodził do oktagonu w rytm piosenki, która jest nieoficjalnym hymnem Al-Kaidy, no Federacja KSW no nie miała jaj, żeby bardzo ostro zareagować i w pewien sposób, moim zdaniem, adekwatny. No to ponieważ w tamtym vlogu no niejako skrytykowałem KSW, no to teraz, gdy KSW pokazało, że ma jaja, pokazało, że umie zareagować moim zdaniem adekwatnie, no to też muszę to dalej powiedzieć, bo inaczej to by było tylko tak, że Krzysiek krytykuje, ale gdy ktoś postąpi właściwie i w pewien sposób no niejako naprawi swój błąd, to Krzysiek nie ma jaj, by o tym powiedzieć. Krzysiek ma jaja. Krzysiek właśnie za to, że ma jaja, bardzo często obrywa, bo Krzysiek krytykuje zawsze, jak jest coś nie tak, niezależnie od tego, kto to powie i dlatego i to w polityce i PO, i PiS i tak dalej, wszyscy mnie do końca nie za bardzo, no bo właśnie jednych i drugich umiem skrytykować, ale Krzysiek też umie powiedzieć, że jest okej, że ktoś zrobił dobrze, nawet jeżeli w pewien sposób to pokaże, że wcześniej może... Nie, no w zasadzie to nie jest to, że ja źle powiedziałem, no bo wcześniej powiedziałem, że powinni mieć jaja, powinni zrobić tak i tak, a teraz zrobili dokładnie tak i tak, więc ja ich po prostu chwalę. Słuchajcie, chwalę KSW za to, co zrobiło, a wcześniej jeszcze, może zanim dokładnie o tym wszystkim popowiadam, to się troszeczkę cofnę do tego vloga z 2 czerwca. To jest vlog, w którym między innymi pokazywałem zdjęcia pana Aziza z panem Pierrem Vogelem z manifestacji we Frankfurcie i dokładnie tłumaczyłem, kim jest pan Pierre Vogel. I tutaj warto powiedzieć, bo niektórzy tacy bardzo zagorzali, powiedziałbym, no dobra, niektórzy ludzie twierdzili, że pan Aziz nie zrobił totalnie nic złego, ochraniając pana Pierra Vogela, ponieważ on ma firmę ochroniarską, a gdyby to go ochraniał prywatnie, to by zrobił coś złego, ale ponieważ ma firmę ochroniarską, to nie zrobił nic złego. Słuchajcie, ja pragnę powiedzieć dwie rzeczy. To nie chodzi o to, czy on zrobił coś złego, czy on zrobił coś nie zrobił nic złego. To świadczy o tym, że już w 2001 roku miał jakieś tam styczności z ludźmi z tamtego środowiska. Przypominam, że pan Pierre Vogel już w roku 2011 był zwany przez ówczesne władze niemieckie, może troszeczkę bardziej legalne, mniej lewackie, bodajże piewcą nienawiści, czy tym takim no, człowiekiem, który generalnie głosi nienawiść, a pan, Aziz go ochraniał. I teraz tak, czy on go ochraniał jako osoba prywatna, czy go ochraniał w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, nie ma żadnego znaczenia, bo to jak? Jeżeli ktoś napisze nieprawdę w gazecie i był zatrudniony tam na etacie, to jest okej, a jak był na śmieciówce, czyli na umowie o dzieło, to nie jest okej, a jak był na samozatrudnieniu, to znowu jest okej? Nie. Jak masz firmę, to też możesz sobie wybierać klientów i też możesz powiedzieć, że przepraszam, ja jestem człowiekiem, który jest pozytywny, nie jestem człowiekiem, który w żaden sposób nie popiera mowy nienawiści, jestem człowiekiem, który się odcina od Al-Kaidy, a pan Pierre Vogel, zdaje się, był uprzejmy chcieć uczcić Bin Ladena, no to chyba nie ma bardziej powiązanej z Al-Kaidą osoby niż Bin Laden i w związku z tym, przepraszam, ale nie przyjmę zlecenia. To zlecenie zostało przyjęte, a pan Aziz chronił pana Vogela osobiście. To jest bardzo ważne do powiedzenia, ale teraz już wracamy do tego, co jest najważniejsze. Słuchajcie, najważniejsze jest to, że w dniu 7 czerwca Federacja KSW wypowiedziała ze skutkiem natychmiastowym umowę z Azizem Karagolu i przygotowała oświadczenie. Oświadczenie to chcę wam przeczytać, a później je skomentować. Powodem wypowiedzenia umowy jest zachowanie zawodnika niezgodne z zasadami określonymi w umowie z KSW. Umowy tej nie znam, w związku z tym tego nie komentuję, a w konsekwencji naruszenie
postanowień umownych. Aziz Karagolu naruszył umowę, postępując w szczególności wbrew przyjętym normom moralnym. Może coś w tym jest, moralnym, konwenansom społecznym i obyczajowym, wypowiadając się w sposób ukazujący Federację KSW w złym świetle. Tutaj przypomnę, że to prawdopodobnie chodziło o to, że pan Aziz był uprzednio uprzejmy twierdzić, że to KSW puściła tą piosenkę i że to jest wina KSW, że ten hymn Al-Kaidy tam poleciał. Zakładam, że to może o to chodzi. Narażający KSW na utratę szacunku i skandal, a także postępując w sposób urażający opinię publiczną, tak, ja się czuję bardzo urażony, oraz poszczególne grupy społeczne. I teraz tak, uważam, że tutaj jeszcze powinno być bardziej o tym, tej terroryzmie, o tym poszanowaniu dla ludzi, którzy byli ofiarami Al-Kaidy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja cały czas mówię, nie twierdzę, że Aziz kogokolwiek zabił, nie twierdzę, że Aziz jest islamistą, ale jakieś tam związki, chyba to coraz bardziej, wiecie, takie kolejne poszlaka, nie? Jedna poszlaka, druga poszlaka, trzecia poszlaka i nawet no, nie o to chodzi. To jest trochę tak, jakby nagle mi tu wparował Niemiec, który nie miałby nic wspólnego z III Rzeszą i nagle chciał odpalić sobie hymn III Rzeszy. Do tego zmierzam, prawda? Był się czuł niesamowicie urażony jako potomek ofiar Niemców w czasie II wojny światowej. Po prostu są pewne utwory, które są niegodne. Zdaję sobie sprawę, że Aziz i prawnicy Aziza twierdzą, że to jest wszystko wina KSW. Do tego również przejdę. Na razie czytamy oświadczenie KSW. Federacja KSW pragnie zaznaczyć, że to Aziz Karagolu przekazał KSW kontrowersyjny utwór Naam Kwatil, który okazał się być hymnem dżihadystów w celu jego emisji podczas wydarzenia na 31. galę KSW. Aziz Karagolu świadomie wybrał kontrowersyjną oprawę muzyczną i nie poinformował KSW o jego treści. To jest najważniejsze w tym wszystkim, bo o to tak naprawdę toczył się spór. Wcześniej Aziz był uprzejmy twierdzić, że to była pomyłka, że bla bla bla, że i tak dalej. Tak generalnie, wiecie, z tego wszystkiego można było to wyinterpretować, że KSW chciało zrobić świnie panu Azizowi i specjalnie go wrobić w związki czy w jakieś sympatyzowanie, no bo człowiek, który nie ma tak z tymi ludźmi, prawda? No to i było tak, że Aziz próbował to zasugerować w swoich oświadczeniach, a KSW milczało. Skoro KSW milczało, to pośrednio się przyznawało, więc tu jest bardzo wyraźne to oświadczenie, że KSW obarcza winą za dostarczenie tejże piosenki Aziza. Jeszcze raz pragnę powiedzieć, bo o tym będzie dalej w oświadczeniu prawników Aziza, to wcale nie zwalnia KSW jako federacji z odpowiedzialności za pomyłkę. Ale pomyłkę polegającą na tym, że nikt nie zadał sobie trudu, żeby sprawdzić tą piosenkę i się dowiedzieć, co to za piosenka i wywalić Aziza z federacji za samo usiłowanie odpalenia tej piosenki wcześniej, no ale nikt się nie kapnął. Mówiąc tak bardzo kolokwialnie i moim zdaniem, tak mówię normalno-ludzko, nie jako prawnik, jest dużo mniejsza odpowiedzialność taka moralna. Człowieka, który uwierzył zawodnikowi, że skoro jest taki zwyczaj, że zawodnik daje piosenkę i ta piosenka jest puszczana, no to ona była w obcym języku. I teraz tak, nikt normalny raczej nie słucha utworów pod tytułem hymn Al-Kaidy, taki normalny w takim znaczeniu naszym, więc można założyć, że osoby odpowiadające za oprawę tej piosenki nie znały i puściły ją, jak to się ładnie prawnicy mówią, w dobrej wierze. Oczywiście, pewnie nie powinny mieć tej dobrej wiary, zwłaszcza, że ta piosenka poleciała już drugi raz, o czym też będzie w dalszej części tego vloga i rzeczywiście poprzednio afery nie było, co też bardzo warte jest podkreślenia i dalej o tym będzie. Niemniej jednak, no tutaj taka dobra wiara do zawodnika, no nigdy wcześniej taki żaden zawodnik nie zrobił takiego numeru i chyba pan Aziz mógł przypuszczać, że jeśli ta piosenka poleci na jego prośbę, to będzie takie jego swoiste medialne samobójstwo, no bo zwłaszcza w kraju, jakim jest Polska, kraju, który się bardzo mocno sprzeciwia terroryzmowi i nie pozwala sobie pluć w twarz właśnie, to może być właśnie odczytane jako naplucie w twarz.
Tak, no bo to jest dokładnie tak, jakby no hymn III Rzeszy poleciał w przeddzień II wojny światowej. I teraz winni powinni być znalezieni, to wszystko nie powinno być zamiatane pod dywan. Cieszę się, że nie jest. Mam nadzieję, że będzie do końca wyjaśnione dalej. Dodatkowo oprócz natychmiastowego rozwiązania umowy z Azizem Karagolu, Federacja KSW podjęła decyzję o skorzystaniu z przysługującego jej na podstawie umowy uprawnienia i obciążyła za zawodnika karą umowną w wysokości 700 tysięcy złotych. Szczerze, to mi się nie podoba, ale tak normalnie, to znaczy ja to rozumiem, jest okej, mieli prawo to zrobić, znaczy twierdzą, że mieli prawo to zrobić, dlaczego mi się nie podoba? Bo za chwilę będzie powiedziane, że to chodziło o pieniądze i tylko o to chodzi. Ja wiem, że na pewno nie chodziło o pieniądze, tylko chodziło o dotkliwe ukaranie zawodnika tak na przestrogę, żeby żaden inny zawodnik się nie ośmielił. Sam wyciągałem ostatnio konsekwencje wobec osoby, czy zaczynałem wyciągać wobec osoby, która popełniła bardzo złe rzeczy wobec mnie i sam zażądałem dość sporej kwoty pieniędzy właśnie po to, żeby poszło jako przestroga, żeby kolejni ludzie czegoś takiego nie zrobili i po prostu o to chodzi, tak? Tutaj też wchodzą w grę ogromne kwoty. Prawdopodobnie ludzie sobie nie będą zdawać sprawy, jak wielkie pieniądze, tak? Ja też zażądałem kwoty adekwatnej do przychodów. Zakładam, że tutaj też są po prostu kwoty adekwatne do przychodów. Zakładam, że po prostu no taki zawodnik za taką walkę dobierze kilkaset tysięcy złotych. W związku z tym no to jest wszystko adekwatne, prawda? I tyle. Niemniej jednak rzeczywiście może nauczeni tak jak ludzie, którzy są trochę nie w porządku, lubią przekręcać i wykorzystują fakt, że gdzieś są jakiekolwiek pieniądze, to później będą to podnosić i próbować odwracać kota ogonem, że ha, 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 pieniądze, ha, 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 pieniądze, że rzeczywiście może lepiej było nie zażądać od Aziza tych pieniędzy, zwłaszcza i tutaj może już powoli zaczniemy przechodzić do odpowiedzi prawników Aziza, że oni już tam podkreślają właśnie te kwestie pieniędzy, że Aziz nie dostał pieniędzy za walkę, że bla, 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 czyli próbują zrobić ze sporu moim zdaniem takiego o pryncypia, czyli że w Polsce nie tolerujemy jakichkolwiek konotacji z terroryzmem, jakichkolwiek. I nieważne, czy to był przypadek, nieważne, czy to był dobra, zła wola, nieważne, czy to był jakaś pomyłka. Nie, my tego w Polsce nie tolerujemy. I to nawet nie chodzi o to, czy pan Aziz rzeczywiście się z tą Al-Kaidą utożsamia, czy się nie utożsamia. To nie jest ważne. Ja tutaj w tym momencie nie twierdzę, że on jest islamistą, nie twierdzę, że on jest terrorystą. Niemniej jednak puścił taką piosenkę. To jest trochę tak jak z hajlowaniem, prawda? Jeżeli ktoś sobie będzie szedł na ulicy i robił Sieg Heil, to niezależnie od tego, czy on rzeczywiście kocha zbrodniarzy, którzy mordowali Polaków, Żydów, Cyganów, czy też ich nie kocha, bo uznał, że to jest takie śmieszne, zabawne i może najfajniej to by było jeszcze, gdyby ktoś mu wymasował przy okazji przyrodzenie, tak czy siak łamie prawo. I tutaj właśnie chodzi o to, że prawo zostało złamane, bo ktoś z Polaków mógł się poczuć, jakby dostał pięścią w ryj. Dokładnie tak. I to jest adekwatne porównanie, biorąc pod uwagę, że właśnie w całym KSW chodzi o to, żeby dawać sobie po ryju. Pięścią, kolanem, łokciem, czy tam. Doczytuję do końca i już lecimy z prawnikami Aziza. Federacja KSW jeszcze raz podkreśla, że jako organizacja mająca na celu ciągłe podnoszenie standardów związanych z niniejszymi, zmieszanymi sztukami walki, kategorycznie odcina się od wszelkich negatywnych i dyskryminacyjnych przekazów, które przypisywane są kontrowersyjnej pieśni wyemitowanej na wejście zawodnika Aziza Karagolu na KSW 35. Bardzo fajnie, że się odcięli. W zasadzie moim zdaniem nie musieli się odcinać od treści tej piosenki, bo chyba nikt im nie zarzucał, że oni są organizacją terrorystyczną. Wiecie, czego to mi zabrakło? Zabrakło mi jakichś zwykłych ludzkich przeprosin. Zabrakło mi powiedzenia, słuchajcie, no my KSW, kurde, no
To już była 35. KSW, spotykaliśmy się 35 razy. Pamiętacie, zaczynaliśmy wiele lat temu, jeszcze jak to naprawdę była taka bardziej konfrontacja sztuk walki, mniej MMA, jak tam Juras był i tacy ludzie bardziej w stronę konkretnych sztuk walki, jak to byli tacy zawodnicy mniej pełni, bym powiedział. No, jesteśmy ze sobą długo, słuchajcie, no wpadki się zdarzają. No, jest tak, że no, po prostu no, zaufaliśmy zawodnikowi, dał nam piosenkę, myśmy ją puścili, no bo mamy taką zasadę, że ufamy naszym zawodnikom do jasnej cholery. No też nie można jakoś specjalnie wpadać w jakieś takie dziwne stany, że nikomu nie ufamy. No ufamy zawodnikom, dał nam piosenkę, puściliśmy. Jest nam cholernie przykro i dlatego pragniemy przeprosić. Tak po prostu zwykle, normalnie po ludzku przeprosić. Swojej winy nie widzimy tutaj. Niejako, ale przepraszamy za to, że ludzie w związku z naszą galą mogli poczuć się urażeni. Jest nam przykro, ponieważ celem naszej gali jest dostarczanie ludziom rozrywki. Celem jest promowanie pozytywnych wartości, a tutaj poleciała negatywna wartość, której nigdy nikt nie chciał z nas promować. 35 gal, no wpadki się zdarzają, my zaliczyliśmy pierwszą w teraz. Przepraszamy, mamy nadzieję, że się do nas nie zrazicie i wiecie, że tej sprawy nie zostawimy, wyjaśnimy ją do końca. Wtedy byłoby w ogóle już super i nie miałbym żadnych pretensji do KSW. Teraz też nie mam pretensji, bo prawdopodobnie im to dyktował jakiś prawnik i powiedział, że jeśli ich przeprosicie, to jacyś inni ludzie uznają to za przyznanie się do winy. No bo źli ludzie tak niestety mają, że jak przeprosisz, bo uznasz chociaż cząstkę swojej winy, albo jesteś po prostu głupio, że głupio wyszło, nie pragniesz być w porządku do ludzi, to jacyś źli ludzie ci powiedzą: a przyznał się, zabić go, bo się przyznał, bo przeprosił, bo jak przeprosił, to jest winny i trzeba go rzucić na szafot. No, takie rzeczy się nie zdarzają. Teraz słuchajcie, będzie taka trochę odpowiedź. Odpowiedź jest na stronie mmanews.pl, link w opisie oczywiście, i tam jest link do artykułu pod tytułem Stanowisko strony Aziza Kara Oglu. Przepraszam, przejęzyczałem, niespecjalnie to nazwisko przekręcałem. Pana Aziza będę mówił. Pana Aziza Kara Oglu, natomiast będę mówił dalej Aziza, żeby już nie było. Wszyscy, którzy oglądają moje vlogi, wiedzą, że ja mam problemy z wymawianiem nazwisk. W sprawie zerwania kontraktu przez Federację KSW. I tutaj jest wywiad przeprowadzany przez Federację z doktorantem Wydziału Prawa i Administracji UG, to jest chyba Uniwersytet Gdański, Katedry Prawa Człowieka i Etyki Prawniczej, panem Jarosławem Moryckim, wspierającym adwokata Annę Skibińską-Trzoską z kancelarii adwokackiej Anna Skibińska-Trzoska. Zakładam, że ta kancelaria po prostu reprezentuje interesy pana Aziza. I tutaj, ponieważ jest cały wywiad, to ja nie będę jakoś tak specjalnie tego wywiadu wam czytał, tylko przejdę do takich największych meritów, a jakby ktoś chciał sobie go przeczytać, to może go oczywiście, to oczywiście link w opisie. Generalnie tutaj jest takie powiedziane, no tak jak już wcześniej troszeczkę mówiłem. Sporo tutaj jest o pieniądzach, sporo tutaj jest o tym, że dlaczego, że nie wypłacili mu pieniędzy, próba właśnie takiego odwracania kota ogonem. Żeby było śmieszniej, to oni sami zarzucają KSW odwracanie kota ogonem, a moim zdaniem odwracają kota ogonem. Próbują oczywiście jeszcze raz zwalić wszystko na KSW, tam ich chyba wprost pada, że to jest, że to nie Aziz, że to wynik pomyłki, bla, 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 i starają się powiedzieć jeszcze raz bardzo wyraźnie coś, co moim zdaniem im w tym momencie zaszkodzi. To jest w ogóle piękne, jak niektóre strony, no jak ci co mataczą, cholera czasem mataczący. Dobra, cofam to wszystko o mataczeniu, nic nie było, bo jeszcze ktoś mi powie, że coś tam, że nieważne. Słuchajcie, w każdym razie oni, pytanie brzmi, ten sam utwór z KSW 37 został użyty m.in. na KSW 35, ale wtedy Aziz Karagolu otrzymał zapłatę, a więc wypełnił postanowienia umowy. Co się stało, że teraz Federacja zamierza wobec niego wyciągnąć surowe konsekwencje? Odpowiedź, dokładnie. I tu jest moje pytanie, jaki jest związek przyczynowo-skutkowy między puszczoną muzyką a wypłatą dla mojego klienta? Właśnie, bo tutaj jest wszystko próba zrobienia pod wypłatę. Wiecie, o co chodzi?
Generalnie tutaj moim zdaniem oni w tym momencie się przyznali, że puszczenie tego nieszczęsnego, nieoficjalnego hymnu Al-Kaidy nie było przypadkiem. Bo przypadek może być raz, a nie przypadek może być dwa razy, prawda? W związku z tym, gdyby pan... bo teraz tak... KSW, moim zdaniem, gdzie siedzą ludzie, no, nie chcę tego powiedzieć Polacy, bo mi ktoś powie, że jestem rasistą, bo żyjemy w popieprzonym świecie, ale gdzie są ludzie z określonego kręgu kulturowego i znający określone języki. Pracownicy KSW mieli prawo nie wiedzieć, jaki był to utwór. Aziz go puścił raz, okej, poszło. Aziz chciał go puścić drugi raz, okej, poszło. Jasne, że nie powinien polecieć pierwszy raz i już na pierwszym razem powinni się zainteresować, ale o tym będzie za chwilę. Aziz teraz twierdzi, że to wszystko była taka zbieg okoliczności, przypadek i tak dalej. Słuchajcie, gdyby to był zbieg okoliczności i przypadek, to Aziz chyba sobie zdawał sprawę z tego, czym jest ten utwór. On nigdy nie powiedział, że nie zdawał sobie sprawy, czym jest ten utwór. Przynajmniej ja czegoś takiego nie zauważyłem. Tam raczej jest linia obrony w tą stronę, że on nie chciał puścić tego utworu, że to jest wina KSW i tak dalej, i tak dalej. Również prawne, o czym będzie za chwilę. Czyli tyle. No to skoro to była pomyłka, to dlaczego po tej nieszczęsnej gali KSW 31 nie powiedział o tym, nie powiedział wprost, słuchajcie, jest taka sprawa, że puszczono piosenkę, która jest nie okej, jest mi bardzo przykro z tego powodu, to zrobiło KSW, ja tego nie chciałem. Nie, wtedy było wszystko okej, prawda? I dlaczego też rozumiem, że nie poinformował o tym KSW, słuchajcie, ale spieprzyliście, puściliście nie tą piosenkę, co trzeba. Wtedy, jak już mówiłem, wszystko było okej. O co chodzi? No, moim zdaniem przyznał się, że to wcale nie była... To wcale nie była pomyłka. Oczywiście tu się robi z tego wszystkiego kwestia hajs. O, dość duży hajs wygląda na to, bo nie dość, że nałożyli na niego 800 tysięcy kary, to wygląda jeszcze na to, że po prostu nie chcą mu wypłacić hajsu za walkę, więc to wygląda na to, że jest około miliona. Tutaj w tym wywiadzie jest też chyba powiedziane, że złożyli odwołanie czy jakiś protest co do wyniku walki, czyli że pan Aziz powinien był tą walkę wygrać, mniej więcej tego typu rzeczy. Bardzo dużo jest o wizerunku, bardzo dużo jest odcinania się, bardzo dużo jest robienia z siebie ofiary, jak to, że tam mówi się o tym, oczywiście, że pan Aziz robi również dobre rzeczy, tak? Niech jeszcze zrobi jakiś challenge na wpłacanie pieniędzy na fundację charytatywną, to też polecam, bardzo często stosowana zagrywka, jeśli chce się odwrócić uwagę od tego, co się złego robi, no to właśnie ktoś komuś zarzuca, że złego robią, to później zaraz jest tam jakiś challenge z spłacaniem pieniędzy na coś czy coś innego. To nie o to chodzi. Słuchajcie, to chodzi o to, że ta piosenka poleciała. I teraz tak. Przy okazji jest moim zdaniem odpowiedź, oczywiście tam jest powiedziane, że tam już sobie grożą sądem, oczywiście mówią, że Aziz do sądu nie chce iść, ale Nieważne, jak to tam dalej będzie, czy pójdzie, czy nie pójdzie. Moim zdaniem ta sprawa nie powinna się skończyć tylko i wyłącznie w sądzie cywilnym. Moim zdaniem powinna się skończyć w sądzie karnym. Ponieważ tutaj bardzo fajnie jest powiedziane, właśnie ten pan doktorant tak strasznie sympatycznie mówi o tym, że w Polsce, no, na gruncie polskiej ustawy karnej, no, nie wolno propagować. No, nie wolno, a ta propagacja chyba nawet zdaniem ich miała miejsce. Przy czym oni podkreślają, niestety, i to jest prawda, że to organizator odpowiada za to, co się na gali dzieje. W związku z tym to KSW będzie miało problemy za to, że ta piosenka poleciała na tej gali. I to jest też odpowiedź na te moje pytanie, dlaczego moim zdaniem KSW nie złożyła doniesienia do prokuratury. Ja to już mówiłem w tym filmie właśnie z 2 czerwca, że moim zdaniem doniesienia do prokuratury nie zrobią na pewno, ponieważ de facto donieśliby na samych siebie. Nie doniesienia, tylko zgłoszenia, to się mówi. I wtedy rzeczywiście mógłby być problem. Jednak uważam, że żeby stanąć w świetle, trzeba by to zrobić. Sądy też nie są głupie, prokuratura też nie jest głupia i dopuszcza całą masę różnych okoliczności. Jeżeli rzeczywiście to tak było, że pan Aziz chciał puścić tą piosenkę, a tak na logikę raczej tak było i w świetle tych wszystkich rzeczy, jakie w tej chwili są podawane, raczej tak było, a ktoś po prostu puścił, spełnił życzenie tego pana, to oczywiście jakąś tam karę dostanie, ale małą, bo albo może ktoś, może sąd uznać, że
uzna winę tej osoby, która to puściła, bo rzeczywiście pewnie powinna była sprawdzić, ale w wyniku tego, że no było zaufanie do zawodnika i tak dalej, więc uzna, że wina jest, ale odstąpi od wymierzenia kary, w związku z tym ta osoba nawet nie będzie karana, wszystko w porządku, a tą sprawę należałoby wyjaśnić. I należałoby wyjaśnić dla nas, dla Polaków. My po prostu mamy prawo wiedzieć i my Polacy mamy prawo dostać taką informację, że państwo polskie nas chroni, że to nie będzie tak, że ktoś sobie, i tutaj nieważne kto, ktoś puszcza sobie na ważnej imprezie sportowej piosenkę organizacji, która chce nas wyrżnąć. Powiedzmy to sobie wprost, wyrżnąć. I to jest już, i to jest w ogóle najlepsza opcja, bo jeszcze może nas spalić żywcem, przejechać czołgami i tak dalej. Ja zdaję sobie sprawę, że część tego, co teraz powiedziałem, to jest państwo islamskie, a nie Al-Kaida. Niemniej jednak, no dżihadysta to dżihadysta. Ja ich niestety wkładam troszeczkę do wspólnego wora. I tyle, bo mam wrażenie, że Al-Kaida teraz została bardzo rozbita, ale oni też walczą ze sobą niejako, nie o tyle o wpływy, co pokazanie, która z tych organizacji jest taka bardziej silna, więc wydaje mi się, że Al-Kaida mogłaby też teraz bardziej się zradykalizować, jeśli chodzi o kwestię mordowania ludzi, sposób mordowania. Także tyle. I mamy prawo jako Polacy właśnie usłyszeć, że sorry, winę tu, ale takich numerów nie będzie. Jest polska prokuratura, jest polski sąd karny i w tym momencie nie będzie chodziło o pieniądze, bo teraz właśnie będzie można takie odwracać kota ogonem i mówić, to nie chodzi o pryncypia, to nie chodzi o obrazę Polaków, tylko to chodzi o kilkaset tysięcy złotych. Ktoś po prostu chce przysknerzyć i kupić sobie za to, nie wiem, dodatkowy apartament w Sopocie. Nie. Gdy będzie chodziło o sąd karny, to już nie będzie w tym momencie żadnych kwestii. Teraz tak, bo tutaj adwokaci pana Aziza bardzo mocno podnoszą, że no na gali KSW-31 poleciała ta sama piosenka i wtedy nie było afery. No nie było afery, bo nikt się nie kapnął. I ja w tym nie widzę nic złego, że nikt się nie kapnął. No my Polacy raczej nie mamy obowiązku znać hymnu Al-Kaidy, tak? Teraz się ktoś kapnął i teraz jest afera. Moim zdaniem to, że jeszcze raz puszczono tą piosenkę, najlepiej świadczy o tym, że KSW nie miało wiedzy, co to za piosenka. Bo to jest tak zwany argument logiki. Jak już wszystko zawodzi, to właśnie jest argument logiki. Nie wierzę w to, że za 800 tysięcy złotych, czy nawet 1 000 000 złotych, KSW ryzykowałaby taką utratę reputacji, jaka w tej chwili grozi, właśnie za 1 000 000 złotych. Nie wierzę w to, że KSW chciałoby wyrobić pana Aziza. Oczywiście jest tam trochę ich winy przez niedopatrzenie jako organizatora, co jeszcze raz podkreślam, ja bym tłumaczył z zaufaniem do zawodnika. To jest trochę tak, jak wpuszczam człowieka do siebie do domu, na imprezę. I pozwalam mu odpalić swoją MP3. Okej, ja jako właściciel mieszkania odpowiadam za to, co się w tym mieszkaniu dzieje. I jeżeli przyjedzie na przykład policja, to rzeczywiście że będzie było zakłócanie ciszy nocnej, którego nie ma tak naprawdę, więc to tak naprawdę podpada pod inny paragraf. To jest kiedyś w analogowym vlogu tłumaczyłem, że zakłócania ciszy nocnej de facto nie ma, ponieważ, ale nieważne, to znaczy w przepisach na sprawa wykroczeń i sprawa karnego, no ale to nieważne, nie chcę robić za długich dygresji. Ja za to odpowiadam, ale też mam prawo zaufać swojemu gościowi, że nie puści mi on hymnu III Rzeszy, wykorzystując faktu, że ja się nigdy nie słuchałem hymnu III Rzeszy, więc nie do końca wiem, jaki to jest. Znam tylko taką piosenkę Aili, Ailo, Aila, jako taką obrzydliwą, taką pogardliwą, taką na zasadzie, żeby wiedzieć, jak bardzo znieważali naziści wszystko, ale jaki był hymn III Rzeszy, do cholera nie wiem. Więc mam prawo i nie znam też niemieckiego na tyle, żeby rozpoznać w piosence słowa i mam prawo ufać mojemu gościowi, że nie zrobi mi takiego świństwa, że nie puści mi na cały regulator, na całe osiedle hymnu III Rzeszy albo jakiegoś innego utworu propagującego ustrój totalitarny. Prawda? No, oczywiście, no mam i tylko tyle. Także tyle. Także moim zdaniem tym argumentem z KSW 31 to
Pełnomocnicy pana Aziza chcieli mu pomóc, a moim zdaniem go wkopali. I tyle jest, tyle moi kochani, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dzisiaj wieczorem będzie plociuszek i w myśl zasady, że jeżeli komentator jest ostry, to plociuch będzie bardzo, bardzo łatwy, taki przyjemny, miły, żeby się tego dobrze oglądało, to dzisiaj będę chciał z wami porozmawiać o hitach wakacyjnych przekąsek. Chodzi o to, że ktoś teraz wymyślił, no, inaczej, jako hit tegorocznego lata będą promowane czarne lody. Nie powiem, dopiero w plociuchu wam powiem, z czego zrobiono. Obrzydlistwo straszne. Trochę na zasadzie takiej, jak czerwony barwnik jest z tych zdrobali. No to sobie właśnie porozmawiamy o takich hitach lat, takich lat 80., 90., zeszłej dekady, takich jak, wiecie, Big Hot Dogi, Big Hamburgery, albo ziemniak spiralny, lody Soprano, te takie wiące się, lody Bambino na patyku, właśnie te wszystkie takie noszone, taki będzie powrót do przeszłości, wakacje idą, warto sobie powspominać, będzie przyjemnie. Pozdrawiam, do zobaczenia, jak zwykle proszę o łapki w górę, komentarze, to wszystko poprawia zasięg moich filmów. W związku z tym, jeżeli chcesz, żeby moje filmy dotarły do jak największej liczby ludzi, żeby były proponowane tam z prawej strony, daj komentarz, daj łapkę w górę. Trzymaj się, do zobaczenia. Pa!